Cześć, tu Paweł z Magnificent Coffee. Witamy Was w kolejnym kawowym podcaście. Dzisiaj chcieliśmy poruszyć temat podziału ziaren kawy ze względu na położenie, ale też ze względu na rodzaj. Także zaczynamy króciutko i szybciutko. Istnieją głównie dwa gatunki kawy, które są wykorzystywane do komercyjnej produkcji. Jak pewnie wiecie, są to Arabica i Robusta. Dzisiaj szybciutko chciałbym opowiedzieć, czym one się od siebie różnią, ponieważ wyglądają całkiem podobnie, ale różnice są dosyć spore i w smaku, i w jakości, i w zawartości kofeiny. Także zaczynamy najpierw od Arabiki. Drzewa Arabiki produkują kawę najwyższej jakości i są najczęściej uprawiane pod kątem sprzedaży kawy. To jest akurat około 3-4 światowej produkcji kawy. Natomiast ziarna robusty to jest właśnie 1/3 światowej produkcji kawy. Te ziarna są twardsze, ale zawierają więcej kofeiny, od 40-50% nawet, i są stosowane w blendach jako dodatek do arabiki, ale głównie te są stosowane w kawach rozpuszczalnych lub w kawach niestety gorszej jakości. Teraz chciałem chwilę powiedzieć o arabice i robuście. Jakie są większe różnice w tym temacie? Także arabikę przede wszystkim uprawia się na terenach górzystych między 800 a 2000 metrów nad poziomem morza, czyli wysoko dosyć, tak? Jest niezwykle przede wszystkim odporna na warunki pogodowe. Dzięki temu jest uważana za odmianę bardziej aromatyczną, często charakteryzując się orzeźwiającą kwasowością, gdyż na tych wysokościach ona po prostu dojrzewa dłużej, tak? Przez co chłonie te wszystkie aromaty i ożywiające smaki, których niestety nie posiada robusta. Ziarna arabiki posiadają jeszcze szeroki wachlarz właśnie smakowy, od nut czekoladowych, orzechowych, kwiatowych po owocowe, co też jest właśnie znaczącą różnicą w stosunku do robusty, która de facto owocowych nut nie posiada w swoich właściwościach smakowych. To są, że tak powiem, to główna charakterystyka arabiki, która de facto jest uważana za bardziej szlachetne ziarno. I my też jak najbardziej do tej opinii się przychylamy. Drugim gatunkiem kawy, o którym wspomniałem wcześniej, jest to robusta. I ona rośnie między 200 a 900 metrów nad poziomem morza. Te ziarno, te owoce nie lubią zmian pogodowych i wolą wyższą temperaturę, między 24 a 30 stopni. Arabika, przez to, że rośnie wyżej, te temperatury woli troszeczkę niższe. Stąd już pierwsza różnica między nimi. Robusta jeszcze dodatkowo jest bardziej odporna na choroby, przez co jest dużo łatwiejsza w uprawie. Także łatwiej dużo ją uprawiać na co dzień. Posiada również dwukrotnie więcej kofeiny niż arabika.
O czym też wcześniej powiedziałem, także często dodawana do blendów, gdyż pomaga wydobyć nowe smaki, ale też zwiększa zawartość kofeiny mieszanki. Ziarna robusty zapewniają właśnie większą goryczkę w stosunku do arabiki, bardzo pożądaną przez niektórych koneserów kawy, i dają napar o ostrym i gorzkawym smaku. Czyli różnica smaku też jest dosyć znaczna. Tam szukaliśmy nut czekoladowo-kwiatowo-owocowych, a tutaj po robuście możemy się spodziewać ostrego, gorzkawego nawet smaku, który de facto może być fajnym uzupełnieniem do arabiki. Teraz chcielibyśmy jeszcze omówić szybciutko, jakie są rodzaje kawy. Wcześniej mówiliśmy o rodzaju ziarna, teraz powiemy kilka słów na temat rodzajów kawy, bo temat jest bardzo powiązany. Także pierwszym podziałem gatunku i klasy ziaren będą tak zwane blendy, czyli mieszanki. Mieszanka to jest połączenie dwóch lub więcej rodzajów różnych kaw z regionu świata. Także mogą być co wszelkiego rodzaju arabiki, nie musi być z jednego kraju, kontynentu, mogą być ich dużo więcej. Dodatkowo wzbogacone właśnie o robusta, gdzie najczęściej wykorzystywane są te blendy. Blendy tak naprawdę właśnie głównie są tworzone pod kątem ekspresów ciśnieniowych i przyrządzania naszego ulubionego espresso, ponieważ zawierają właśnie dużo więcej kofeiny, to raz, a dwa, kawy tego typu są często bardzo wyważone i zbalansowane i pozwalają nam na wydobycie bogactwa i aromatu smaków, co nie do końca byłoby możliwe przy robieniu espresso, jeśli byśmy użyli samej arabiki. Także warto zapamiętać, że właśnie blendy to głównie wykorzystywane są pod kątem espresso. Co ważne, też espresso, blendy, mieszanki pod espresso są wykonywane w różnym stopniu palenia i tutaj najczęściej spotykamy się z paleniem średnim, ale też mocno wypalonym. O tym, jak stopień wypalenia wpływa też na smak i metody wykorzystywania, opowiemy w kolejnym naszym podcastowym odcinku. Kolejnym rodzajem kaw, jakie wyróżniamy na naszym rynku, są to kawy jednoronne, czyli single origin. Kawy single origin są to kawy, z których ziarna pochodzą z określonego regionu uprawy. Niekiedy zdarza się, że nawet z konkretnej plantacji. Także widzimy, z jakiego regionu te ziarna są, z jakiej nawet plantacji, przez co możemy już na dzień dobry, powiedziałbym, wiedzieć, jakich aromatów i smaków możemy się spodziewać. Warto też pamiętać, że każdy region właśnie kawowy, ponieważ mamy pas kawowy, na którym jest wydobywanie lub uprawianie kawy, każdy taki region charakteryzuje się swoim wyjątkowym, niepowtarzalnym terror. Terror to jest właśnie niepowtarzalny bukiet i aromat smakowy danego regionu kaw. Przykładowo, kawy afrykańskie cechują się głównie nutami kwiatowymi, owocowymi oraz korzennymi i to możemy się spodziewać właśnie
zasadniczo w przypadku kaw z tego regionu. Ziarna z Azji przykładowo charakteryzują się nutami gorzkiej czekolady, orzechów i owoców tropikalnych, także widzicie, różnica jest już znaczna. A kawy z Ameryki Środkowej obfitują w nuty karmelu, czekolady oraz orzechów włoskich. Także tak jak powiedziałem na wstępie, każdy region zasadniczo wyróżnia się swoim niepowtarzalnym terroir, czyli aromakiem i smakiem. Także widząc, dobierając kawy z danego regionu, możemy się spodziewać już określonych aromatów, które de facto mogą być wykorzystywane przez nas pod kątem doboru kawy. Lecimy dalej. Ostatnim rodzajem kaw, które są obecnie stosowane na rynku i używane, są tak zwane kawy speciality. Kawy speciality charakteryzują się tym, że zostają oceniane pod kątem jakości i smaków. Są bardzo szczegółowo przebadane pod tym kątem. Po przebadaniu, po testowaniu tych świeżo wypalonych ziaren muszą być ocenione w klasyfikacji ocen między 80 a 100 punktów. Takie ocenie są brane pod uwagę zarówno wypalone ziarna, jak również, o czym warto też pamiętać, ziarna zielone. Także kawa jest pod względem jakościowym i smakowym sprawdzona bardzo, bardzo wnikliwie, przez co macie pewność, że te ziarna, które sobie kupiliście, zamówiliście, są naprawdę wysokiej jakości i są sprawdzane przez jury, które zajmuje się tego typu weryfikacją. Jeśli nie próbowaliście tego typu kaw, to zachęcamy do ich spróbowania, ponieważ możecie odkryć pełen bukiet smaków i unikalnych aromatów, które de facto inne ziarna Wam nie dostarczą takich wrażeń smakowych. Także tutaj też byśmy zachęcali do próbowania wszystkich rodzajów ziaren kaw, rodzajów mieszanek, gdyż tak jak mówiłem wcześniej, każda, czy to blendy, czy to single origin, czy to kawy speciality, charakteryzują się specyficznym, oryginalnym smakiem i aromatem. I tutaj zachęcamy do testowania, bo być może bardziej Wam będą odpowiadały blendy. Niektórym w większości bardziej odpowiadają kawy single origin z określonych regionów świata, a niektórzy kochają, uwielbiają się w kawach speciality. Także standardowo zachęcamy do sprawdzania, weryfikowania i oceniania pod kątem swoich kubków smakowych i swoich preferencji, bo to jest najważniejsze, żeby kawa testowana przez Was sprawiała Wam radość i pomagała Wam się relaksować, można powiedzieć, w szarej codzienności dnia. To chyba wszystko, jeśli chodzi o podział kaw i ich rodzaje. Także mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego lub też poszerzyliście trochę swojej obecnej wiedzy. Tak jak widzicie, idziemy, że tak powiem, chronologicznie od powstania kawy
poprzez jak czytać etykiety i opakowania kawy. Teraz skupiliśmy się na zawartości tych opakowań, czyli na samej kawie. I tutaj, posiadając swoją wiedzę, którą Wam przekazujemy, na pewno jesteście w stanie już wybrać odpowiedniej jakości kawę po to, żeby móc się cieszyć niezapomnianym smakiem i aromatem. Także mamy nadzieję, że teraz będziecie troszeczkę bardziej świadomi pod kątem wybierania i jakości kaw. Na końcu, tak jak zawsze tutaj planowaliśmy, chcemy powiedzieć kolejną informację właśnie, która jest de facto w miarę powiązana z tym, co przed chwilą mówiliśmy z naszej serii Czy wiesz, że? Kawa traci kofeinę podczas palenia, o czym będziemy mówić więcej właśnie w następnym odcinku. Także ciemno palona filiżanka kawy ma mniej kofeiny niestety niż filiżanka kawy jasno palonej. Czyli jak widzicie, to też poziom wypalenia ma ma tutaj wielkie znaczenie i na zawartość kofeiny, i na smak, i na przede wszystkim metodę później wykonywania samego naparu, samej kawy. I o tym opowiemy Wam w kolejnym naszym odcinku. Zachęcamy Was do komentowania wszystkich naszych odcinków. Zapraszamy do pytań, na które też czekamy od Was z niecierpliwością. No i cóż, widzimy się w kolejnym naszym kawowym odcinku. Pozdrawiam, Paweł. Hej!